Cześć, witam wszystkich z tej strony Korangar, a to kolejny odcinek serii Zagrajmy w Risen. W tym odcinku dalej będziemy próbować znaleźć buty Władcy Tytanów i może w końcu nam się uda. O, widzę, że mi akurat zgasła pochodnia, na nieszczęście. No ale dobra, cóż, wróciłem się, cofnąłem się troszeczkę odkąd skończyłem ostatni odcinek i planuję zaklęciem lewitacji przedostać się tam na drugą stronę, ale najpierw spróbujemy aktywować ten przycisk. Podejrzewam, że on odsunie tą kratę, która jest obok. O, nie trafiłem. O, teraz trafiłem. Tak, zgadza się. Więc tak, przeskoczyć na pewno nie damy rady przeskoczyć. Więc spróbujemy użyć zaklęcia lewitacji. Magic doesn't work here. Wow, przebywasz w strefie antymagicznej. Ciekawe. Pewnie przez ten kryształ cały. Spróbujemy się odsunąć. Widzicie, jeszcze tak nam utrudniają grę. Dobra, może już jestem poza tą strefą. Magic doesn't work. Ach, fuck, niestety. Jak daleko mam się posunąć? Dobra, dalej już na pewno nie mogę. Jak tu nie zadziała, to już trudno. Ach, więc tak, czyli jednak nie przedostaniemy się tam. Możemy ewentualnie spróbować przeskoczyć. Ale jak nam się nie uda, to wtedy będę musiał zajrzeć z powrotem do internetu. Więc spróbujemy. Boję się. Dobra. Chyba, że wiem. Weźmiemy zaklęcie szybkości. Ach, zapomniałem. No dobra, to tak spróbujemy. 3, 4, hops. Lecisz, lecisz. Jest! Matko kochana. No dobra. Udało się. That wasn't it. A, lewo, lewo, lewo. Nie. Lewo, lewo, prawo, prawo. Lewo, lewo, prawo, lewo, lewo. Nie. Dobra, teraz będę wiedział. Tak? Nie. O, oh, fuck. Tak. Yes. Dobra. A co my tu mamy? No, nic ciekawego. Strzała, moja strzała. Dobra, zapalamy pochodnie. Już tylko zostały mi trzy. I śmigamy dalej. A, wiem. Widzicie sami. To jest to przejście. Właśnie tu w tym miejscu skończyliśmy poprzedni odcinek. Aha. Więc podejrzewam, że trzeba będzie przedostać się tam. Jednak ja tam się nie przedostanę w żaden sposób, ponieważ tu jest ten kryształ antymagiczny. No jasne. I powiem wam, że jestem w kropce. Przeskoczyć na stówę nie przeskoczę. No zobaczcie, jaki to jest kawał. Więc chyba nie pozostaje nic innego, jak zajrzeć do sieci. Zatem wracam za sekundę. Okej, jestem z powrotem. Powiem wam, że nawet nie musiałem zaglądać do sieci, ponieważ cofając się trochę, zwróciłem się przez te korytarze i natrafiłem na zapadnię, na tą samą zapadnię, w którą nie skoczyłem w poprzednim odcinku, i ona doprowadziła mnie na drugi brzeg tej przepaści. Więc możemy śmiało pójść dalej. Tam widzę trochę jaszczurów. Tutaj była krata, którą podniosłem do góry. I zbadajmy, co tu jest. Tutaj nic, a na górze? O! Widzicie, to była ta dziura, którą przeskoczyliśmy. A więc tym przejściem nie musimy sobie zaprzątać głowy. Wow. Nieumarłe bydlaki, tak powinny się nazywać. Nie! Oż ty mendo. Ożeż ty mendo.
Ło! Myślisz, że ze mną wygrasz? No, świetnie. Świetnie. Ojejku, nie to. Miksturka. Ziomuś, nie łuk, tylko miksturka. Bierzmy pochodnie, bo mamy mało ich. Co tu jest? Co to jest? Włócznia, włócznia. Bierzemy. O, szkielet. Nie, nie chcę łuku. Okej. Zapiszmy i lećmy dalej. O, tu dużo brontoków widzę. Dwie sztuki. Nie, trzy. Trzy. Dwie. I jeden. Teraz będzie zero. O. A jednak... Teraz jest dopiero jeden. Wow, wow, ten jest wkurzony. Co, zabiłem ci brata? No, zaraz do niego dołączysz. Dobra. Trup. I dobrze mu tak. Co tu jest? Miksturka. Gdzie jest moja pochodnia? Czyżby już zgasła? Kurde. Kolumna z mapą. Świetnie. Będziemy mieli mapę tych jaskiń. Okej. Okej, alright. Tu jest przejście. Zapiszmy. Udajmy się w to miejsce. Pułapka. Więc musi pójść w ruch zaklęcie lewitacji. Tylko gdzie ja jej mam? Mam! O, ostatnie. Okej. Kołowrót. Dźwignia. Ta dźwignia chyba deaktywuje tą pułapkę, mam nadzieję. Zaraz zobaczymy. Tak. O. Lekka kusza, niczym w gotiku. Strażnicy takiej używali w dwójce. Aż ją sobie obejrzę. A powiem wam, że w Risenie kusze są naprawdę rzadko używane. Nie wiem, czy ktoś używał kusz w ogóle. Okej. Martwi mnie to, że nie mam więcej zaklęć lewitacji. Okej. Nie wiem, co ja zrobiłem przekręcając tą korbę, ale spoko. I co się stało? O! Brama. Fajnie. Dobra, teraz proponuję, żebyśmy się przekuli chyba przez to. Tylko zapiszę. Wygląda na kruche. Okej. Przełącznik. I co on aktywuje? Nie, tu nic. To znaczy, że musi aktywować to. Zgadza się. Most. Zwodzony most. Most. Oho, ale nie widzę żadnej korby, w którą mógłbym sobie strzelić. O, tu jest przycisk. Co on robi? A, to odkrywa. Świetnie. A co my mamy tutaj? Kamienna płyta. I co oprócz tego? Nic. Nie, ale ten popiełak głośno wyjadł. To znaczy, że jest blisko.
Dobra. Jest, było zaklęcie lewitacji. Dobrze. Dobrze, dobrze. Ale za cholerę nie widzę żadnego... żadnej korby. Ani przycisku innego. Tam jest jeszcze jakieś przejście, ale... nie wiem co zrobić. Jak je aktywować. Czyżbym mógł przeskoczyć przez to? Czy to się okaże głupotą? Chyba okaże się głupotą. Dobra, wiecie co, żeby nie przedłużać... A nie, może jeszcze wyjdę i zobaczę, czy coś się zmieniło. Na zewnątrz. O, tamte drzwi się zamknęły. Dobra, to ja robię małe cięcie i zaraz wracam. Okej, więc... chyba mniej więcej rozgryzłem to całą zagadkę. Po naciśnięciu ponownie tego przełącznika to przejście mi się otworzyło, które było wcześniej zamknięte, jak pamiętacie. I tu mamy popiełaka, więc sądzę, że tamtędy da radę pójść. Wow, o ile ten koleś mnie nie zabije! Motherfucker! Holy shit. Dzięki, mordo, dzięki! Teraz ja cię trochę pobiję. Przyjemnie, co? Wiem, ty mnie tak też uderzałeś. Dobra, wymiana ciosów z tym gnojem. Która niestety okazała się niekorzystna dla mnie. Dobra, podejście numer 2. Teraz będę skupiony w pełni. Hops. Chodź. No podskocz. O, pięknie, jeszcze raz podskocz. O, teraz podskoczyłeś za blisko. Jeszcze raz podskoczyłeś za blisko, więc ja cię pierdzielę. Jeszcze raz mnie uderz, proszę, no proszę. Chodź. Refleks, małpo. Refleks. Hasta la vista, baby. Ach. Kto jest lepszy? Jeszcze cię posuwam. Fu, dobra. Idziemy dalej. I co my tu mamy? Jest tu coś? Zapalmy pochodnie. Ciekawe, ile nam zostało. 3 sztuki. Tu jest przejście, które trzeba aktywować. Jaszczur! No jedzony jaki. Nie, wiecie co? Jakoś się niepewnie czuję. Chodź. Gnoju ty. Dobra. Hip, hura. Pokonany. Tam chyba był kołowrót, tak mi się wydaje. Nie jestem pewien. Tak, zgadza się. Więc zapis i używamy go. Ale co dalej, tego nie wiem wcale. Te przejście nam się nie otworzyło niestety. Więc wróćmy się. O, za to chyba te przejście się otworzyło. No, więc zapis i idziemy tam. Co my tu mamy? Tam jest kołowrót. Ale czy tutaj jest coś oprócz jednej roślinki? O, proszę bardzo, można się przemienić w łodzika, co zaraz uczynimy. No, jestem ciekaw, co jest tam.
Zaklęcie, zaklęcie. Łodzik, łodzik, gdzie jesteś? Dobra. Ciekawe, co tam się kryje. Hopsa, 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 sa. Jest jeden jaszczur. Dobra, więc zabijmy go. Kapłan. Ale mnie walnął. Kurczę, mam wrażenie, że w tych podziemiach to te jaszczury mają silniejsze obrażenia zadają. Tak mi się coś wydaje. O fuck! Jezu! Kurde. Sorry, że tak krzyknąłem, ale akurat wtedy, gdy piłem, przybiegli. Co mnie trochę skołowało. Nie! Nie wiem, co jest za mną, czy pułapka, czy nie, więc narażam się trochę. Dzięki, mordo, dzięki! Jeszcze raz. Uff, można by powiedzieć uff, bo w końcu udało mi się pokonać te wszystkie jaszczury, które się znajdowały w tym pomieszczeniu. Były to trzy elitarne i ten jeden kapłan. No, więc splądrujmy sobie tą skrzynię. I spójrzmy, co my tam mamy. O, sporo rzeczy. Jaki łuk! Łuk tytana. Kurczę. Szkoda, że wymaga tyle zręczności. Podejrzewam, że nigdy go nie założę. Ale zawsze możemy go mieć. Jakaś stara tarcza. No ale dobra. Bierzmy to wszystko. Cóż się znajduje tutaj? No, kufer. Tralala. Oho, tu mamy dźwignię i przełączniki chyba. Nie, te przełączniki to tylko atrapa. Ale ta dźwignia z pewnością atrapą nie jest. Tutaj, co my mamy tutaj? O, proszę uprzejmie. Przejście nam się otworzyło. Więc zatoczyliśmy kółeczko. Okej, więc teraz musimy iść tędy. I tam właśnie widziałem kołowrót. Jednak za cholerę nie możemy do niego dojść, ale mamy łuk, dzięki którym go uruchomimy. Hops. Dobra. I co on robi? Jest! Opuszcza ten most. Super. Hip, hip, hura. Coś czuję, że jesteśmy coraz bliżej. Ludzie, jesteśmy coraz bliżej, żeby zdobyć te cholerne buty. Czyli jednak jest nadzieja, że wyrobię się w dwóch odcinkach. Okej, trzeba iść tędy. Potem trzeba iść tamtędy. O, te drzwi są zablokowane, więc przełącznik idzie w ruch. O, fuck. Aha, więc on zamyka to, a jak użyję jeszcze raz, to otworzy tamto. Dobrze myślę? Świetnie myślę. Widzicie, mamy dosłownie z górki. Więc mam nadzieję, że tam nie czeka mnie nic innego prócz tych butów zafajdanych. Zapalę wam pochodnie. Zostały ostatnie dwie sztuki. Jeny. O, rany Julek. Ha. Przeskoczę to? Sądzę, że tak. Więc zapis i Geronimo! Hops. Okej. Okay. O, tu mamy przejście. Kołowrót.
i tu dźwignie. Ale, zanim użyjemy tego, to sobie naciśniemy to. Tylko zapiszę. Gra. Zapisz i powiedzmy, zapisz się tutaj. To działa? A nie, jednak tego nie otworzymy. A już myślałem. Dobra, więc użyjmy tego kołowrota, czy kołowrotu, korby. W każdym razie. I pytanie, co to otwiera? Tu nic, więc zgaduję, że może tam to otwiera. Tak? Nie. A, pewnie ona otwiera tą dużą bramę w głównym korytarzu. Tak mi się wydaje. A ta dźwignia otwiera to. Musi. Musi! Tak. A co my tu mamy? Aha, czyli to jest przejście do tego. Jedna rzecz mnie trapi. Jak ja nie lubię, jak muszę odejść od czegoś, czego nie splądrowałem. I tak jest w przypadku tej bramy tutaj. No jak to otworzyć? Może to jednak działa. Klik, klik, nie działa. Tam jest sarkofag. Ech, szkoda. Bo tu nie ma żadnego przełącznika. Chyba nie. Mówi się trudno. No i dobra, licz na to, że ta brama główna będzie otwarta już. Jest otwarta, hura. Czeka mnie popiełak, którego już tak się nie obawiam jak kiedyś. Chociaż i tak jest ciężki do pokonania. Dobra. Wow, wycofujemy się. Jeszcze jeden strzał. Dobra. Hip, hip, hura. Za tego popiełaka to powinno być z 400 doświadczenia. Bo on naprawdę zadaje masę obrażeń. Ha, proszę bardzo, kolejny. Jeszcze do tego dojdzie, że co krok będą popiełaki, tak jak jaszczury. Teraz. Tego bym nie zniósł chyba. Nie! 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 Jezu! Widzieliście to? Milimetr, dosłownie jeden piksel życia mi został. Ciężko, ciężko. Ojeny, jeszcze jakieś przejścia, no nie. Kusza! Co to jest? Część pancerza Władcy Tytanów. To właśnie o to nam chodziło. Super, udało się. Hip, hip, hura. Już się przestraszyłem, że kolejne korytarze nas czekają. A to powinna być droga do wyjścia, tak mi się wydaje. Bo chyba nie każe nam z powrotem się cofać. Dobra, bo odcinek i tak już wyszedł bardzo długi, ale chciałem skończyć tą misję tutaj. Wyrobić się w dwa odcinki i chyba mi się udało. A, o! Czyżby ten sarkofag był splądrowany przeze mnie, czy nie? Chyba tak. Tak. No, już jesteśmy tutaj. No dobra, więc nie pozostaje mi nic innego, jak podziękować za uwagę. Fuck, jeszcze taki malutki fail na końcu. No, więc tak jak mówiłem wcześniej, nie pozostaje mi nic innego, jak podziękować za uwagę i żegnać się z wami. Więc pozwolę sobie tylko wyjść na zewnątrz jeszcze. Hops. Nie wiem, czy to przeskoczę. Przeskoczę. No. I jeszcze wyjście, tylko gdzie tu się idzie? Gdzie tu się idzie? Strasznie obszerne były te jaskinie tutaj. Znaczy te... Jak to się nazywa?
świątynie, te podziemne. Czy nie wiem, jak to można nazwać. Dobra, ale już chcę wyjść, bo chcę kończyć odcinek. Nie chcę, żeby trwał 26 minut znowu. Dobrze idę, czy ja dobrze idę? Chyba dobrze. No. No, więc ja się z wami żegnam. To był Korangar. Zapraszam na kolejne odcinki. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.